są, nie otrzymaliśmy. Od kilku dni w kuluarach spekulowano, że dotąd dwa najliczniejsze i dotąd zwaśnione kluby doszły jednak do porozumienia i zaczęły nagle grać do jednej bramki. W jej obronie stoi osamotniona na placu boju czwórka prezydenckich radnych, która czując, że Tadeusz Krzakowski nie otrzyma absolutorium, argumentowała. Dziwnym jest wyrażanie jak gdyby wotum niezadowolenia. To nie jest, proszę Państwa, konkurs piękności. Na nic się jednak zdały półgodzinna przemowa prezydenta Tadeusza Krzakowskiego i wystąpienia jego radnych. Nie pomógł też tak zwany głos rozsądku Ignacego Bochenka, szefa opozycyjnego klubu Porozumienie dla Legnicy. Jedynie 5 radnych było za udzieleniem absolutorium, 6 przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została podjęta. Komentować tutaj w zasadzie nie ma czego, bo głosowania, widzicie Państwo, nie mają charakteru merytorycznego. No, odnoszą się one raczej do dyscypliny partyjnych i osobistych jakichś tam odczuć radnych. Nie jest tajemnicą, że dotychczasowych sprzymierzeńców Tadeusza Krzakowskiego zdenerwowała kwestia pomnika przyjaźni polsko-radzieckiej. Klub PiS oczekiwał, że monument zniknie z głównego placu miejskiego, a tymczasem włodarz rozstrzygnął jedynie projekt na rewitalizację tego miejsca. Nigdy nie byliśmy w koalicji, to jest kolejny potwierdzający fakt. Natomiast myślę, że pomnik to była tylko taka kropka nad i, to przepełniło czarę goryczy. Wydaje się, że tutaj chciałbym bardzo polemizować z panem prezydentem, który mówi szeroko, nie na temat. Uważa, że mówi merytorycznie. Ja uważam, że mówi z punktu widzenia swojego. Platforma nie jest zaskoczona woltą radnych PiS. Prawdą jest, że kwestia pomnika jest do dzisiaj nierozwiązana i być może to jest trochę problem stworzony na własną prośbę, bo nie sądzę, żeby tej kwestii nie dało się raz definitywnie i tak naprawdę bez wielkich jakichś ludzkich emocji rozwiązać. Być może komuś zależało, żeby ta karta przetargowa tego pomnika do tej pory funkcjonowała i być może ktoś tą gorszą kartę tym razem miał w ręku. Pana zdaniem to jest jednorazowa sytuacja? Ciężko jest mi się wypowiedzieć na ten temat. To jest pytanie, tak jak wspomniałem, jednak do Prawa i Sprawiedliwości, do pana prezydenta Krzakowskiego. Prezydent stwarza wrażenie, że to tylko chwilowe zamieszanie w jego relacjach z nieformalnym koalicjantem. Przyznaje, że nie ma pretensji do radnych i dzisiejszą decyzję przyjmuje z pokorą. Że szkoda, że polityka zwyciężyła, a nie zdrowy rozsądek, a przede wszystkim przyzwoitość ludzka i takie rzeczywiste podejście do oceny faktów. Na tym nie koniec prezydenckich porażek. W dalszej części obrad radni PiS po raz pierwszy w historii poparli wniosek PO i dokonali zmian w budżecie. 500 tysięcy złotych przeznaczone na remont sali, w której debatują, przekazali na początek budowy toalet w mieszkaniach komunalnych.